1 września tego roku rozpocznie w Politechnice działalność Zespół Szkół Akademickich Gimnazjum i Liceum Politechniki Wrocławskiej. Będzie to zespół uprofilowany na matematykę, fizykę, chemia, informatyka. Nasza szkoła będzie przeznaczona dla dzieci, które chcą się kształcić w kierunku ścisłym. Chociaż nie zamykamy drogi dzieciom, które będą humanistami. Będzie to szkoła przyjazna przede wszystkim młodzieży, szkoła, która będzie uczyła myśleć, szkoła, która będzie uczyła kreatywności, bo takich ludzi nam potrzeba, takich absolwentów szkół średnich potrzebujemy. Mamy 12 laboratoriów fizyko-chemicznych na 4 piętrze. Tutaj też będzie znajdowała się nasza szkoła na 4 piętrze w budynku C13. Stawiamy na indywidualność uczniów, stawiamy na pracę z uczniami, stawiamy na mniejszą liczbę osób w klasach. Uczeń nie powinien być anonimowy w naszej szkole, dlatego że będziemy do niego podchodzić indywidualnie. To nie będzie stajnia koni wyścigowych. 3 pierwsze klasy gimnazjum, 3 pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego, po 25 osób w klasie. Nauczycieli też będzie około 25. To są w głównej części młodzi nauczyciele, którym chce się po prostu uczyć. Natomiast pracownicy Politechniki Wrocławskiej będą prowadzili zajęcia dodatkowe, zajęcia fakultatywne już w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej. Nasze dzieci będą mogły korzystać z baru, który znajduje się tutaj na terenie C13. Planuję również w planie zajęć dydaktycznych przerwę godzinną na obiad, ewentualnie odpoczynek dzieci. Nasza młodzież nie będzie się mieszała ze studentami. Jesteśmy na 4 piętrze, 4 piętro będzie wyłączone. Natomiast w porze obiadu nasza młodzież będzie pod opieką prowadzona do baru i tam po prostu będziemy mieli nakryte stoły i będziemy jedli obiad. Tu właśnie na ulicy Chełmońskiego 16 nasza młodzież będzie dowożona na zajęcia z wychowania fizycznego. Wszystkie możliwości, które mają studenci Politechniki Wrocławskiej, będą mieli również uczniowie gimnazjum i liceum Politechniki Wrocławskiej, takie jakie są dostępne w studium wychowania fizycznego. Przede wszystkim wioślarstwo, które jest na Politechnice coraz mocniej rozwijane, sporty wodne, które będą bardziej rozwijane na Politechnice Wrocławskiej, siatkówka, koszykówka, judo. Wszędzie mamy profesjonalnych trenerów, którzy naprawdę są w swoich klasach fachowcami i mogą rozwijać te pasje na wysokim poziomie. Dlatego, że jeśli któreś z dzieci się zdecyduje na to, żeby zostać sportowcem, nie tylko naukowcem, to my mu taką drogę udostępnimy i umożliwimy do tego, żeby się realizowało. Rekrutacja niczym się nie różni od rekrutacji w systemie miejskim, z tym, że my mamy nasz system, za pomocą strony www. będzie można się zalogować do niego i wpisać podstawowe dane. Pod koniec lutego rekrutacja się rozpocznie. Dlaczego wartość? Jeżeli chcą wybrać dobrze, to niech wybiorą Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej. To daje im dużą szansę na przyszłość. Thank you.